No pij, to zdrowe jest. Dzień dobry w Kutaisi. My to jak zwykle zwiedzamy bez zwiedzania, tak naprawdę wjeżdżamy w miasto i idziemy sobie pospacerować i co zobaczymy, to zobaczymy. No nie, prawda jest taka, że trochę się przygotowuję i zaznaczam jakieś miejsca, które chciałabym zobaczyć, ale tak bez spinki. Po drodze zmieniamy plany i często widzimy coś tam innego niż było zaplanowane. Jesteśmy tutaj na Białym Moście, w centrum Kutaisi, jedna z atrakcji, a tak naprawdę jedna z niewielu atrakcji. Jest to drugie największe miasto pod względem wielkości, drugie czy trzecie, tu mogę się pomylić. Ale to nie jest to, co my rozumiemy przez duże miasto w Polsce, tak? Tak więc miasto jest takie dość kameralne. Jest troszeczkę budynków, które no, powiedzmy, że są ładne, no. Kutaisi nie jest brzydkim miastem, ale też nie jest najładniejszym. Zależy, co kto lubi. Trzeba bardzo uważać na samochody, bez względu na to, czy jeździcie, czy idziecie pieszo. Naprawdę kierowcy są bardzo brawurowi, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. No, zwracam uwagę na to. Słynne są legendy o kierowcach tutaj, tak więc na pewno warto mieć to na uwadze.
Następnie pojechaliśmy do Borgiomin, to znany ośrodek ustrowiskowy, gdzie już w średniowieczu odkryto bogate źródła mineralne. A butelkowaną wodę z tego miejsca można kupić nie tylko w całej Gruzji, ale w 40 innych krajach, również w Polsce. No pij, to zdrowe jest. Woda jest lekko ciepła i troszkę gazowana o raczej mało przyjemnym smaku. Na zdrowie. Borgiomi słynie nie tylko z leczniczej wody, ale też z mineralnych źródeł termalnych, które mieszczą się w środku Borgiomsko-Czaragulskiego Parku Narodowego. Te źródła są położone w fantastycznym miejscu, w takim wąwozie, w samym środku lasu i nie można tutaj dojechać samochodem. Są dwie drogi, jedna jest tam i biegnie z miasta, idziemy przez park zdrojowy i tam później 2 km jest taka ścieżka. Druga, krótsza droga, to jest droga tu, gdzie my tam już niedźwiedź zaczął się wspinać, gdzie trzeba bardzo stromo zejście w dół i jeszcze bardziej stromo zejście w górę. Właściwie nie wiem, co gorsze, bo jak idziesz w dół, to jest tak duże nachylenie, że strasznie bolą nogi, wszystko boli. Natomiast no, jak się idzie pod górę, no to wiadomo, że zadyszka, po prostu ja to jestem mistrz zadyszki. Tak więc jak stary parowóz, ale jakoś tam jestem w stanie człapać się na górę. O, niedźwiedź zapali sobie papieroska, żeby nabrać mocy. Droga jest przepiękna, bardzo malownicza,
ale naprawdę no, trzeba mieć kondycję, której ja nie mam, ale damy radę, damy radę. Mimo tego trudu, bardzo fajne miejsce. Naprawdę, popatrzcie, jaki piękny las. Przepiękne miejsce, super, fantastyczna wycieczka. Polecam wszystkim. Bardzo fajne miejsce, super po prostu dzień, pół dnia, bo to nie zabiera dużo czasu, ale właśnie wielkim plusem tego miejsca jest to, że można zostawić samochód i po prostu na nóżkach, nie trzeba nigdzie jeździć, a bardzo, bardzo fajne miejsce. Tak więc my siedzimy tu już 3 dni, jutro chyba pojedziemy, ale tak nie bardzo chętnie, nie bardzo chętnie. I tak dojechaliśmy do małego miasteczka tuż przy tureckiej granicy Alcalice. To prawdziwy symbol tolerancji, gdyż zgodnie żyli tu katolicy, Żydzi, Ormianie, prawosławni, chrześcijanie i muzułmanie. Nie zdarza się to często. Tu znajduje się zamek Rabati, który jest świetnym przykładem połączenia kultur i religii. Jest to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji w Gruzji. Nam też bardzo się tu podobało. Thank you.
naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce. Powiem szczerze, że jak dotąd najfajniejsze miejsce, które zobaczyliśmy w Gruzji. To kraj miodem, mlekiem i winem płynący. Podobno w tym kraju wino ma magiczną moc zatrzymywania czasu. I faktycznie na każdym kroku są tutaj winnice i znaleźliśmy jedną winnicę, która prowadzona jest przez Polaka, który ma gruzińskie pochodzenie i w 2017 roku kupił tutaj dom i założył winnicę. Winnica jest młoda, ale potencjał jest duży, bo w tym domu faktycznie znajduje się całe zaplecze potrzebne do robienia wina. Bardzo fajnie jest przyjechać i z pierwszej ręki zobaczyć tradycyjną wino robione tradycyjną metodą. W tym chateau, tu jest taki jakby boutique hotel, jest parę pokoi. Standard nie jest najwyższy na świecie, bardziej tak na zasadzie agroturystyki bym powiedziała. Ale to nie jest ważne, bo najważniejszy jest klimat. I klimat jest tutaj niesamowity, atmosfera jest bardzo fajna, wieczorem odbywają się uczty, takie prawdziwe, gruzińskie, z muzyką, są warsztaty. Niektóre dni oczywiście są różne oferty tutaj, ale myślę, że jest to fajna rzecz i dobrze z czegoś takiego skorzystać, czy w tym miejscu dokładnie, czy w jakimś innym, jeżeli sobie wybierzecie. Myślę, że wycieczka do Gruzji nie jest pełna, jeżeli właśnie weźmiecie udział w takiej uczcie. Jeśli jeszcze tu jesteście, to Śnieżka będzie dumna. Dajcie łapkę w górę, niech się baba cieszy.